Cześć, w dzisiejszym filmie Filozof Mleko przedstawia wam podsumowanie roku 2019 i być może zastanawiacie się, czemu nie zapisałem tego w swoim pamiętniczku, tylko dzielę się tymi przemyśleniami z wami, ponieważ nauczyłem się kilku ciekawych rzeczy, kilka rzeczy sobie odświeżyłem i jestem przekonany, że zarówno pomogą one mi, jak i przekazanie tej wiedzy dalej pomoże również wam. Także zaczynamy od rzeczy numer jeden, czyli w tym roku nauczyłem się w miarę dźwigać w sprzęcie. Chodzi tutaj dla niewtajemniczonych o specjalną koszulę do wyciskania, czy też dla mniej zaawansowanych Monster. To nie jest typowy sprzęt, to jest tak zwane soft equipped, czyli pewna pomoc, która pomaga nam wycisnąć więcej. I oczywiście Monster, czy założenie sobie gumy na łokcie, jak to wielokrotnie widzieliście być może na moim Instagramie Mlekox, jeżeli mnie nie obserwujecie, to zaobserwujcie, jeżeli nie macie Instagrama, to załóżcie specjalnie dla tych wartościowych porad, wartych więcej niż miliony monet. Także być może zaobserwowaliście właśnie te różnego rodzaju zabawy, jak to ludzie niektórzy mówią, strzelanie z gumy od majtek, strzelanie z procy, czy zabawa w oszustwa. Także tego rodzaju oszustwa oczywiście pozwalają nam podnieść większy ciężar. I pytanie podstawowe brzmi, czemu? Ponieważ jest to fajne, nie ukrywajmy. Drugą odpowiedzią na to, czemu warto sobie kiedyś tam wejść w taki sprzęt, przetestować swoje możliwości, jest to, że jest to zupełnie inny trening. Jest to cholernie większa adrenalina. Kiedy trenujemy sobie na przedziale, na przykład jeżeli twój max to jest 100 kilo, jeżeli trenujesz sobie gdzieś tam na tym przedziale 70-80 kilo, kiedy chcesz sobie przetestować maxa, to założenie tego 100 kilo być może jest dla ciebie cholernie dużą adrenaliną, nie wiesz co się dzieje, trzęsą się ręce, gdzieś tam pocisz się, przeżywasz to 5 minut przed serią, modlisz się, waląc głową o ścianę, słuchając tam Iron Maiden. Wiecie o co chodzi. Natomiast w momencie, kiedy zamiast tych 100 kilo na sztandze pojawia się powiedzmy 120, wtedy jest, no wyobraźcie to sobie wszystko, tylko że do kwadratu. No, jeżeli chodzi o samą koszulę do wyciskania, nigdy nie czułem jakiegoś tam specjalnego oporu przed tym, żeby mieć duży ciężar na łokciach, aż do momentu, kiedy właśnie, czy to właśnie spróbowałem swoich sił ze studiem mocy, w ramach którego oczywiście startowałem na zawodach, zająłem 5. miejsce w seniorach, niestety już wasz Mleko ma w tym roku, będzie miał ćwierć wiecze, także jest stary i nie może sobie pozwolić już na juniorów. No właśnie, ale oczywiście również to, co widzieliście być może na kanale KFD, czyli zabawy z pomarańczowym monsterem, gdzie tam próbowałem 220 kilo, oczywiście mnie zmiażdżyło, nie było podejścia. No w tym momencie, kiedy zdejmujesz ciężar ze stojaków i tak naprawdę on już się zaczyna opuszczać, ponieważ nie mam na tyle siły, żeby w ogóle to skontrolować, no to jest zabawne uczucie. Również zabawnym uczuciem jest robienie przysiadów w taśmach, na kolanach, czy też w sprzęcie, w kostiumie do przysiadów, który jest bardzo ciasny, tak jak na przykład ciasne jakieś tam spodnie garniturowe, tylko że o wiele mocniejszy. Czyli nie pęka w kroczu, a pozwala nam się fajnie odbić. I można tutaj, no, osoby bardziej zaawansowane mogą dołożyć, przykładowo używając taśm oraz kostiumu do przysiadów, mogą dołożyć do przysiadu przykładowo 15-20% swojego ciężaru, czy też nawet więcej, jeżeli oczywiście mają umiejętności. I tutaj właśnie tą podstawową rzeczą jest ta kwestia umiejętności. Ja miałem przyjemność siadać w kostiumie tak naprawdę w tym przez cały rok 2019 chyba 4 razy, licząc w tym oczywiście start w zawodach, także nie jest to jakiś tam mega duży skill. I tak naprawdę powiem wam, że to z czasem jest coraz prostsze. Mianowicie za pierwszym razem, kiedy podchodzisz do tego ciężaru, który jest większy niż twój max, kiedy nie masz za bardzo psychy oswojenia z tym ciężarem, kompletnie nie wiesz co się dzieje. Ten kostium naciska, dusisz się, umierasz. I tak samo jest z taśmami. Bardzo wiele osób, które za pierwszym razem zabierają się za taśmy na kolana, po prostu nie jest w stanie zejść. Albo nie jest w stanie zejść fizycznie, po prostu nie umie naprzeć, nie umie wystarczająco zgiąć kolana, albo po prostu się boi. Mając coś na kolanach dziwnego, zawiązanego, po prostu boi się zejść głębiej. Czyli w pierwszych treningach, czy to właśnie w koszuli, czy to w kostiumie i w taśmach, można wcale nie zrobić więcej, jak się niektórym wydaje, że to jest tylko proca od majtek, że zakładasz, robisz natychmiastowo więcej. Oczywiście tak nie jest. Także jaki z tego morał? Po pierwsze, morał jest taki, że nie warto bać się ciężaru. Oczywiście łatwo powiedzieć, nie warto. No ale nieco bardziej precyzyjnym morałem jest to, żeby przemóc się, stosując różne metody, które pomagają ci przezwyciężyć lęk przed obciążeniem albo przyzwyczaić cię do obciążenia. I tutaj po
poza zabawą w sprzęt, który jest już trochę bardziej kosztowną sprawą, chyba że mamy jakiś klub znajomych, którzy są w stanie nam taki sprzęt do ćwiczeń pożyczyć. Przychodzi mi na myśl tutaj przykładowo albo oczywiście pomoc kolegów, co może nie jest najłatwiejszą rzeczą, czy też robienie na przykład pół ruchów, czyli pół wyciskań, pół przysiadów, pół martwych ciągów, co jest trochę lepszą opcją, najlepiej jeżeli mamy tak zwane blokady po bokach stojakach, czyli tak zwane piny, czy też oczywiście zastosowanie tak zwanej future method, przykładowo odwróconych gum, które pomagają wam wyciągnąć ciężar. Gumy są zamocowane do sufitu, do jakiegoś na przykład stojaka, zakładamy je na sztangę i przykładowo takie gumy pomagają nam podnieść ciężar 10 czy 20 kg większy od naszego maksa. Ale zostawmy już ten temat sprzętu. Bardzo wiele osób właśnie się pyta, jak podejść do dużego ciężaru, jak nie zepsuć tego całego ustawienia. Bardzo często jest tak, że właśnie podchodząc pod maksy, jeżeli nie masz z tym doświadczenia, to całkowicie rozsypuje się spięcie ciała, rozluźniasz brzuch, rozluźniasz poślady, zaczynasz robić dziwną techniką. W przysiadzie bardzo często zaczynasz spowalniać opuszczanie, na wyciskaniu zaczynasz się trząść. No to właśnie tutaj tą kwestią jest po prostu zebranie doświadczenia, przyzwyczajenia do wysokich ciężarów. Kolejną kwestią, o której chciałem wam opowiedzieć, jest temat debiutów trójbojowych. W tym roku miałem okazję spędzić 3 dni od rana do wieczora niemalże jako trener na debiutach trójbojowych, które odbyły się w grudniu w Łodzi. No i tutaj oczywiście chciałem przedstawić kilka luźnych porad dla osób, które będą chciały wystartować w przyszłym roku. Pierwszą rzeczą tak naprawdę jest to, żebyście znaleźli jakiś sposób na wyciszenie czy też nakręcenie się między podejściami czy też przed podejściami, ponieważ wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż nieudane podejście, po którym albo zaczynasz debatować z kolegami, jaki to jesteś beznadziejny, albo wszyscy koledzy cię pytają, co się tam z tobą stało, jak się tam, co tam się z tobą dzieje, albo przykładowo zaczynasz to wszystko na nowo przeżywać, lub też być może sytuacja wygląda inaczej, że na przykład na rozgrzewce nie idzie ci zbyt dobrze, nie umiesz się zmotywować, wyciszyć, 5 osób ćwiczy na twoim stojaku, nie jesteś skoncentrowany, fajnie znaleźć sobie jakiś wewnętrzny spokój, że tak powiem tutaj, w myśl mentora z klasztoru Shaolin. I chodzi mi również o to, żeby zmierzyć się ze swoimi oczekiwaniami. Mam na myśli, że bardzo wiele osób przyjeżdża na zawody trójbojowe z niebosiężnymi planami. Bardzo często wygląda to tak, że na przykład na tydzień czy na miesiąc przed zawodami na Instagramie wypisują jakieś tam teksty w stylu: a zrobię tyle i tyle, zamierzam zrobić tyle i tyle, nie? Później przykładowo przychodzi ten dzień zawodów i również tam gadają z kolegami, ile tam zamierzasz zrobić, byczku, ile zamierzasz zrobić. To znaczy, wiecie, generalnie jeżeli jesteście na zawodach, to nie polecam pytania nikogo, ile zamierzasz zrobić, bo to jest takie bardzo niezręczne pytanie. To jest trochę jakbyś przyszedł na maturę z matematyki, siedzicie pod salą i kolega cię pyta, a ile ty zamierzasz procent zdobyć. To nie działa w ten sposób. Także wydaje mi się, że bardzo wiele osób po prostu trochę przeszacowywuje te swoje wyniki, które osiągnie. Zbierając najlepsze wyniki w swoim treningu, najczęściej mnożąc je razy powiedzmy 5%, razy 105%, ponieważ miało dobry pik, czyli przygotowanie plus coś tam adrenalina, i zakładają z góry, że osiągną niebotyczne rezultaty. I teraz przychodzi taka sytuacja, że mamy ważenie, na ważeniu podajemy te pierwsze podejścia i bardzo często te podejścia są podejściami z kosmosu. Przykładowo ktoś na pierwsze podejście podaje swój max, albo nieco poniżej tego maksa, co nie jest być może najlepszym rozwiązaniem. I tutaj bardzo często okazuje się, że lepszym rozwiązaniem jest to, żeby na pierwsze podejście podać ciężar, który jesteśmy w stanie zrobić powiedzmy na 3 powtórzenia, ewentualnie na 2 mega solidne powtórzenia, i dopiero w drugim podejściu zbliżyć się do swojego maksa, a w trzecim być może ten maks przebić. Chyba że tego maksa po prostu nie testowaliście jakiś czas, a wiecie, że ten potencjał jest, to być może wtedy warto iść w drugim podejściu na maksa. Ale ta idea zakłada, że przykładowo mając maksa 100 kg, przykładowo zaczniesz sobie pierwsze podejście 92 kg, drugie podejście 97, trzecie podejście przykładowo 102. Pobijasz maksa, wychodzisz zadowolony. Czerpiesz małymi łyżeczkami i wychodzisz na tym lepiej. Natomiast ktoś, kto czerpie dużymi, wielkimi garściami, wielką łychą, pakuje sobie tą łychę do mordy, dławi się, to jest właśnie osoba, która zaczyna przykładowo od 97% maksa, pali to podejście, bo nie słucha się komend,
przykładowo pali również za głębokość, czy też za jakieś tam nie do końca wyprostowane biodra czy kolana na martwym ciągu. Później w drugim podejściu idzie ta panika, czy podwyższyć, czy zrobić, czy co zrobić ze sobą. No i wiecie, już są takie psychologiczne gierki. Także właśnie na zawodach można popełnić całą masę różnego rodzaju błędów. Pierwszym błędem jest to, że nie słuchamy komend. Jest to arcyważne. Nie może być tak, że osoba, która przyjeżdża na zawody, dopiero w dzień zawodów dowiaduje się, jakie są komendy. Bardzo często osoba będąca na zawodach, ta adrenalina jest na tyle duża, jakiś tam stres, zmęczenie, że po prostu podejście jest albo rozpoczynane przed komendą, albo jest opuszczane przed komendą, no i wiecie, jak to się kończy. Jeżeli podczas przygotowań do swoich zawodów notorycznie walisz kible i oszacowałeś sobie, że jeżeli walnąłeś kibel 3 razy 100 kg, to na zawodach zrobisz 110, no to się niemile rozczarujesz, ponieważ zaczniesz sobie to 90 kg na pierwsze podejście, czy tam 90%, i wyjdzie na to, że po prostu usiądziesz kibel, nikt ci tego nie zaliczy i masz pecha. No, w drugim podejściu siądziesz głęboko, ale się rozluźnisz, więc znowu tego nie zaliczysz, bo nie wstaniesz, i dopiero w trzecim podejściu zachowasz zarówno głębokość, jak i spięcie, i być może zrobisz trzecie podejście i wychodzisz na zawodach, zrobisz przysiad na zawodach z wynikiem powiedzmy 10% mniejszym niż sobie szacowałeś. Oczywiście nie zakładam najgorszego scenariusza. Nie zakładam, że każdy, kto jedzie na zawody, musi zrobić gorszy wynik, ponieważ zdecydowanie tak nie jest. Osoba, która jest dobrze przygotowana, która dobrze wybiera pierwsze podejścia, która fajnie przechodzi przez ten proces rozgrzewki, która jest dobrze przygotowana też pod kątem jedzenia i picia, no to bardzo często po prostu w trzecim podejściu pobija swój rekord, czy to 2 kilo, czy to 5 kilo, czasem nawet o 10 kilo, i wszyscy wychodzą zadowoleni, nie? Tylko że właśnie problem jest w tym, żeby to fajnie ułożyć. Kolejną ciekawą kwestią jest ten proces rozgrzewki. Mam tutaj na myśli oszacowanie, kiedy powinieneś się grzać, kiedy powinieneś wejść na sztangę, kiedy wykonać ostatnie podejście. Były takie momenty zamieszania, kiedy na przykład nie było wiadomo, kiedy jest przerwa, nie było wiadomo, kiedy dana grupa skończy, później kolejna wchodzi, czy będzie ta przerwa, czy nie będzie, czy będzie 10 minut, czy 5. I właśnie to jest ten moment, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy na przykład robisz ostatnie podejście rozgrzewkowe, myślisz sobie, że masz jeszcze 5 minut czasu, a tu guzik. Okazuje się, że już musisz biec na pomost, więc jeżeli wykonujesz 90% swojego maksa, później wykonujesz bieg na pomost, jesteś zdenerwowany, no to jaka jest szansa, że zrobisz kolejne powtórzenie dobrze? Być może to nie będzie najłatwiejsza rzecz w twoim życiu, nie? Dlatego właśnie fajnie jest mieć osobę towarzyszącą. I tak jak ja tutaj towarzyszyłem wszystkim osobom, które startowały ze mną na debiutach, no to wydaje mi się, że wszystko poszło całkiem fajnie. Było bardzo mało podejść spalonych, a jeżeli już, to raczej wynikały one po prostu z braku siły, a nie tyle, że z jakichś tam problemów z komendami. Dlatego zachęcam, żeby właśnie nie startować na zawodach samemu, a z kimś, bo może się to źle skończyć. Innym tutaj ciekawym przykładem jest ktoś, kto na rozgrzewce robi pierwsze podejście, idzie to bardzo, bardzo ciężko. No jeżeli ktoś na rozgrzewce wykonuje podejście, które jest bardzo, bardzo ciężkie, to być może powinien jeszcze pobiec sobie do komputerka, gdzie siedzą ludzie odpowiedzialni za wpisywanie tych pierwszych podejść, i je zaniżyć, ponieważ można również tak zrobić. I bardzo często właśnie to się zdarza, że podajesz na ważeniu przykładowo 100 kg jako twoje pierwsze podejście w przysiadzie, czujesz na rozgrzewce, że jest źle, więc sobie po prostu zaniżasz, żeby mieć pewność, że zaliczysz. A w momencie, kiedy ktoś na rozgrzewce pali podejście, bo jest za ciężkie, albo idzie ono bardzo ciężko, no to powiedzmy 5 minut później na pierwszym podejściu już na pomoście może nie być tak przyjemnie. Ale to są wszystko tematy, powiedzmy, na inną rozmowę. Tak wracając jeszcze do tych rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. Przykładowo, jak ja startowałem, to przed tymi mistrzostwami Polski nie trenowałem w godzinach mega porannych. Nie trenowałem raczej w godzinach, które ja mam do dyspozycji, które mogę przeznaczyć na trening. Czyli przykładowo często są to godziny jakieś popołudniowe czy wieczorne. No po czym okazuje się, że przykładowo start jest o godzinie 8 rano, ważenie jest o 6 rano. I nie dowiadujesz się o tym na miesiąc wcześniej, tylko dowiadujesz się o tym na przykład na półtora tygodnia przed zawodami. Więc nie masz już jak wprowadzać tych jakichś tam zmiennych do twojego treningu. Więc tutaj też warto podejść do tego w miarę na luzie i mieć świadomość, że jeżeli wstajesz o 5 rano, żeby pojechać na ważenie o 6, przykładowo robiąc te pierwsze podejście o 8 z minutami, to być może nie spodziewasz się przebicia swojego maksa wszechczasów w danym ćwiczeniu. Ale to już tylko luźna dywagacja. Wiadomo, nie ma co sobie szukać wymówek, ponieważ za dużo osób sobie szuka wszelkiego rodzaju wymówek, czemu nie zrobi, czemu coś tam. Dlatego przechodzimy płynnie do następnego tematu. Jakim są, no właśnie, wymówki trochę, że tak powiem. Otóż, moi drodzy, najważniejszą rzeczą, która spowodowała
gwałtowny progres siłowy u mnie gdzieś tam na okolicy jesieni, która spowodowała, że od jesieni do grudnia dołożyłem bardzo wiele ciężaru, fajnie to wszystko wyglądało, byłem nakręcony, zmotywowany do działania, podejścia szły coraz wyżej, ciężary fruwały, dokładałem tak naprawdę wszystko, co tylko się dało, było zrezygnowanie z prowadzenia treningów personalnych w 90%, że tak powiem, czyli zachowując osoby tylko, powiedzmy, stałe. Tak naprawdę zrezygnowanie z prowadzenia treningów personalnych było czymś, co spowodowało odświeżenie mojej głowy, czyli sam fakt, że nie przesiadywałem tyle na siłowni, że po prostu nie było tyle, no wiecie jak to jest, jeżeli lubicie ćwiczyć, to siedzenie na siłowni 10 godzin może zniechęcić was do tego procederu ćwiczenia. Nie mam tutaj na myśli w żaden sposób oczywiście osób, z którymi ćwiczę, ponieważ są to zawsze bardzo fajne spotkania, fajnie spędzony czas, ale mam na myśli coś innego, mianowicie to, że cały czas musimy siedzieć właśnie w okolicy tych wszystkich osób, które robią dziwne rzeczy, musimy oczywiście cały czas jest ten hałas, cały czas muzyka i cały czas ta okolica tej siłowni. Sam fakt, że po prostu jesteś na tej siłowni, to może negatywnie wpływać. I tutaj, no nie chcę mówić, ten film jest tylko i wyłącznie moim spostrzeżeniem, nie chcę mówić za innych, ale przykładowo Piotrek miał epizod pracy jako właśnie instruktor, trener na siłowni i to jest właśnie ten moment, kiedy ten jego progres gwałtownie, powiedzmy, czy też zwolnił, czy też zaczął koło. I właśnie ten moment, kiedy przeszedł do innej pracy, wydawać by się mogło, czy też równie obciążającej, czy jakakolwiek inna wymówka, no to w tym momencie, kiedy odciął się od tej siłowni, zauważył u siebie diametralny, gwałtowny przyrost siły. Czyli sam proces tego, że on nie spędza już 10 godzin czy 8 godzin dziennie na siłce, spowodował to, mimo że powiedzmy pracuje tyle samo, czy nawet więcej w jakiejkolwiek tam innej działalności, powoduje to, że sam proces odcięcia się od czegoś, od tej monotonii powoduje ten fajny progres siłowy. No i tak jak sobie teraz o tym myślę, to bardzo to widać u niektórych ludzi, czy też osób, które tam znam prywatnie, czy też osoby, które tam oglądam na YouTubie, to bardzo często sytuacja wygląda tak, że osoby, które są dobrymi trenerami, czy też coraz więcej czasu poświęcają tam trenowaniu, zajmowaniu się innymi ludźmi, stają się coraz gorszymi zawodnikami. Czyli jakby wymagają od innych rzeczy, których nie do końca są w stanie wymagać od siebie, być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I właśnie bardzo często jest tak, że osoby, które są dobrymi zawodnikami, nie są trenerami, ponieważ nie mają na to głowy, one trenują siebie, one chcą być najlepsze, chcą osiągać najlepsze wyniki. I tutaj właśnie prowadzenie innych może bardzo wiele namieszać, jeżeli ktoś nie jest po prostu na to gotowy. Czyli trzeba mieć to właśnie na uwadze, że bardzo rzadko tak jest, że ktoś, kto jest mega dobrym zawodnikiem, będzie dobrym trenerem i vice versa. Ktoś, kto jest dobrym trenerem, nie musi być bardzo dobrym zawodnikiem. Także płynąc dalej na fali hejtu na siłownię, czy też płynąc kajakiem po bezdrożach naszego umysłu zapatrzonego tylko i wyłącznie w siłownię, dochodzimy do tego momentu, że czasem nie warto jest przesadzać, spędzać zbyt dużo czasu na siłowni, ponieważ albo na myśleniu o siłowni. Bardzo wiele osób zamyka się w pewien taki schemat, że musi się coraz bardziej rozwijać, coraz więcej wiedzieć o siłowni. Czyli czyta artykuły, czyta jakieś tam, ogląda filmiki, czyta posty, pisze komentarze, rozwija się i myśli, że wszystko jest git. Natomiast przychodzi pewien moment, kiedy zaczynasz mieć taką obsesję na punkcie siłowni, że zaczynasz za bardzo kombinować. I w tym momencie, kiedy zaczynasz kombinować, zaczynają się pewnego rodzaju wątpliwości. Czyli jeżeli nie dojdziesz w swoim życiu, nie zgromadzisz wystarczającego doświadczenia, które by ci powiedział, co jest lepsze, a posiadasz bardzo dużo wiedzy, że tak powiem, przeczytanej, to bardzo często dochodzisz do konfuzji, czyli nie wiesz, co jest lepsze, albo dziwisz się, że to, co robisz, nie do końca ma prawo działać. Także fajnie jest oczywiście zdobywać wiedzę na dany temat, dokształcać się, czytać książki, czytać artykuły, e-booki, e-book Słabe Ogniwa w Trójboju, mleko.xpl, oczywiście gorąco zachęcam, ale właśnie jeżeli nie idzie za tym pewien staż, doświadczenie treningowe, to często ta cała wiedza nie zdaje się na nic. Bardzo często jest tak, że ludzie w internecie zaczynają krytykować metody stosowane przez osoby bardziej zaawansowane, z większym stażem, ponieważ ta metoda nie jest wystarczająco fajna naukowo, ponieważ w tym planie nie ma tempa, więc jak nie robisz tam tempa, to się nie znasz. Jeżeli nie liczysz czasu przerw, to też się nie znasz. Jeżeli coś, to się nie znasz. Czyli wprowadzają do swojego
swojego planu, do swojego życia olbrzymią ilość zmiennych, których się nie trzymają, olbrzymią ilość parametrów, którymi chcą manipulować. Dzisiaj zrobię takie ćwiczenie, dzisiaj zmodyfikuję je w taki sposób. Czyli są fanami modyfikacji parametrów zmiennych i ten plan jest coraz bardziej skomplikowany. Zaawansowane strategie periodyzacyjne, podczas gdy to nie jest skonfrontowane ze stażem. Okazuje się, że rezultatów wtedy nie ma. Natomiast osoba, która być może właśnie liznęła trochę tej podstawowej wiedzy, skonsultowała się z kimś mądrzejszym, ma plan o wiele prostszy, ma podejście o wiele prostsze i rozwija się bardzo fajnie, nie stosując zaawansowanych metod. I tutaj tak naprawdę właśnie ten morał dla was, że czasami liczy się prostota. Wszystko, co powinniście wiedzieć o ćwiczeniu, można znaleźć, czy też o diecie na przykład, o suplementach, można znaleźć na YouTubie w godzinę, w dwie godziny szukania. I tak naprawdę nie potrzeba stosować tutaj zaawansowanych jakichś tam struktur treningowych, jeżeli po prostu tego nie potrzebujemy. Jeżeli działa na nas coś prostszego, to trzymajmy się czegoś prostszego. Mam wrażenie, że im bardziej popularny jest sport na ćwiczenie na siłowni, czy to kulturystyka, trójbój, jakaś tam kalistenika, tym bardziej ludzie chcą sobie uprzykrzyć życie, komplikując. Jakby to była dla nich swojego rodzaju kara i masochizm, że osiągną lepsze rezultaty, komplikując wszystko ponad miarę. Mam wrażenie, że tutaj przychodzi mi do głowy pasta o ojcu fanatyku wędkarstwa. Wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś ma pomysł, jak przekształcić pastę fanatyk wędkarstwa na, nie wiem, mój stary był fanatykiem siłowni, to walcie w komentarzu, a gwarantuję, że jak mi się spodoba, to dostaniecie hojną nagrodę. Albo być może widzieliście tą pastę o typie, który się podciągał na drążku i wszyscy go kopiowali i nie mieli rezultatów, bo on ich wkręcił. Ale nie będę spoilerował, możecie sobie sami znaleźć w internecie, a się uśmiejecie. No i mam wrażenie, że właśnie wokół siłowni tworzą się coraz bardziej zamknięte grupki, gdzie właśnie elita nie jest wyznaczana przez to, ile masz na sztandze, czy ile tam masz lat stażu na siłowni, co niekoniecznie musi być dobrym wyznacznikiem, ale elita jest wyznaczana przez to, kto umie użyć mądrzejszych słów, czy też umie zrobić bardziej skomplikowany plan, który i tak nie działa. No dobra, trochę popłynąłem. Także nie samą siłownią człowiek żyje. I to jest właśnie kolejna rzecz, której nauczyłem się w roku 2019, że nie ma sensu mieć zbytniej obsesji na punkcie ani siłowni, ani kombinowania ze swoim planem, ani też być może czytania, rozwijania się w tym kierunku. Czyli odkąd zacząłem czytać większość książek niezwiązanych z siłownią, odkąd moje książki, które czytam, są bardziej w kierunku rozwoju jakiegoś tam osobistego, czy też czy to biznesowego, czy też czyjeś biografie, czy też jakieś fajne porady, tipy, być może rzeczy związane z finansami, czy na przykład z programowaniem, to jest rzecz, która otwiera nieco inne horyzonty, pomaga nam się rozwijać w trochę inny sposób i przykładowo czytanie takich książek powoduje to, że są fajną odskocznią od tej tematyki siłowni, a później na przykład siłownia staje się fajną odskocznią od tego czegoś innego. Masz większą ochotę ćwiczyć, masz większą ochotę przykładowo dzielić się wiedzą. Kolejną rzeczą, którą dowiedziałem się w 2019 roku, było wszystko, czego dowiedziałem się na szkoleniach, ponieważ udało nam się zorganizować 8 szkoleń z przysiadu i martwego ciągu. W tym roku lecą kolejne. Także udało nam się tak naprawdę zrobić całkiem fajną rzecz, ponieważ osób w grupie jest bardzo mało. Lecimy systemem kolejkowym, czyli każda osoba ma poświęcony czas. Nie ma tak, że wszyscy ćwiczą naraz, a my mówimy dobrze. Bardzo często właśnie, co mi się nie podobało na różnego rodzaju szkoleniach, czy też zajęciach grupowych. Zajęcia grupowe bardzo często polegają na tym, że robią wszyscy, a po prostu nie zawsze wyłapuje się błędy, chodząc po grupie i pokazując, kto co powinien robić. Czyli właśnie poświęcenie tego czasu danej osobie jest według mnie całkiem fajne. Kolejną rzeczą, która całkiem fajnie tutaj się sprawdza, jest ten ograniczona liczba osób w grupie. Czyli nie ma tak, że jest po prostu grupa za duża i do każdej osoby się podchodzi i mówi tylko dobrze robisz. I to jest rzecz, której być może nie do końca widać, dopóki się nie jest samemu uczestnikiem kilku różnych szkoleń, czy też kilku różnych zajęć grupowych, typu crossfit i tak dalej. Także co udało nam się jeszcze wywnioskować z tych szkoleń, to że ludzie są tak naprawdę bardzo różni, posiadają różne wyuczone wzorce ruchowe, oglądali technikę u tego, oglądali technikę u tamtego, konfrontowali tą opinię z różnymi osobami. Bardzo często ta technika wygląda na różne sposoby i bardzo często działają na nich kompletnie różne wskazówki. Jednemu można powiedzieć, że idź bardziej biodrem do tyłu, jednemu idź mniej biodrem do tyłu. Rozumiecie, o co chodzi? Nie można sztampowo mówić, że ruch zaczynamy z biodra i aleluja. Ale też koniec końców bardzo często sprawdza się złota piątka Piotrunia, którą kiedyś przedstawiliśmy na filmie w parku, czyli
Spinaj brzuch, spinaj poślady, spinaj plecy. Jeszcze dwie rzeczy, które być może ktoś tam znajdzie i powie. I tak naprawdę, mimo że wszyscy jesteśmy indywidualni, popełniamy różne błędy, mamy różne problemy, to bardzo często poprawa techniki wiąże się po prostu z odhaczeniem pewnej checklisty, powiedzmy 5, jak tutaj się śmialiśmy, czy też powiedzmy 10 punktów. Ale nie będziemy tego tematu kontynuować, bo wtedy film trwałby godzinę. Dzięki za uwagę, jeżeli się podobało, zostaw łapę w górę, udostępnij, podaj dalej, a dzięki temu będę mógł zdominować świat fitnessowego YouTube'a. Muahahaha. Dobra. Zapraszam oczywiście jeszcze raz na szkolenia oraz do zakupu e-booka Sobie ogniwa w trójboju na mlekoks.pl. Do zobaczenia. Cześć.